Kapituła Włócznia Ćwingów po raz 15 przyznała swoje nagrody. Gala wręczenia szczególnie wpisze się do historii przede wszystkim z powodu decyzji o przyznaniu statuetki jej autorowi. Andrzej Strumiło otrzymał własne dzieło, tyle że uzupełnione diamentem. Nie pochodzi z Suwałk i nie jest mieszkańcem naszego miasta, jednak 50 lat swojego życia spędził i pracował na Suwalszczyźnie. Ja postanowiłem w dzieło artystyczne, bądź co bądź, troszeczkę zaingerować i tam właśnie ulokować na takiej przedniej części diament, bo jest to nasz diament. Nie wiem, czy zdarzyło się w historii, żeby ktoś otrzymał własne dzieło w postaci nagrody. My to dzisiaj czynimy. Proszę przyjąć tego symbolu jako wyraz naszej wdzięczności za wszystko, co pan przyjmował z mojej kultury, naszego miasta, Suwalszczyzny, regionu i kraju. Wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim zdrowia. Gdybym ja wiedział, że ja to otrzymam kiedyś, to by zaproponował ze złota lustratyny. Znany z poczucia humoru artysta zażartował, że powinien dostać raczej kijek z diamentem. Włócznię tę bez szlachetnych kamieni otrzymali także przedsiębiorcy, ludzie i organizacje pracujące na rzecz rozwoju gospodarki, oświaty, sportu i szeroko pojętej kultury. Do prawie 90-osobowej listy laureatów jako pierwsza dołączyła firma Reso, która dla Suwałk zasłużyła się przede wszystkim jako sponsor imprez sportowych. Za zaufanie 2 milionów klientów. Aktywną działalność społeczną, wspieranie i promocję nowych wydarzeń dla mieszkańców Suwałk oraz za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej otrzymuje firma Reso Europa Service, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Statuetkę odebrał prezes Bronisław Woźnialis, który nie krył swojego zaskoczenia, ale i poczucia dumy. Czuję się doceniony ze względu na to, że prowadzimy dość aktywną społeczną działalność. Pomimo, że nikt nie robi specjalnie niczego dla wyróżnień, naszą misją oprócz tej działalności przedsiębiorczej jest po prostu dzielenie się tym, czym możemy z naszym otoczeniem. Jeżeli trzeba by było wymienić rzeczy z tych takich prospołecznych, które uważam, że można nazwać w kategoriach udało się, to na pewno stabilna działalność i pomoc dla suwalskiego Losu, czy dla Akademii 2012, czyli dla naszych dzieciaków, którzy tam ćwiczą, uczą się, wychowują. Kolejna prestiżowa nagroda powędrowała do Urszuli Rutkowskiej, kierującej przedszkolem numer 8 w Suwałkach. Otrzymała ją za wyznaczające nowe standardy i nowatorskie działania, za miłość do dziecka i empatię. Do szczytnego grona dołączył także Bogdan Dojnikowski, właściciel zakładu wyrobów metalowych, za innowacyjną działalność gospodarczą, jakość wytwarzanych produktów oraz wspieranie różnych inicjatyw społecznych. Uważam, że zachowuję się i pracuję tak jak każdy przedsiębiorca w moim branży, w innych branżach, nic szczególnego nie robię. Miło mi, że taka nagroda mnie i wyróżnienie spotkało. Suwalszczyzna od zawsze była regionem wielowyznaniowym. Kapituła postanowiła wyróżnić osobę duchowną, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Dawida Banacha, który od kilku lat energicznie i z wielkim poświęceniem pracuje na rzecz kultury i wydarzeń o charakterze ekumenicznym. Kiedy zastanawiałem się, co powiedzieć w takiej chwili, kiedy znalazłem się w tak zaszczytnym gronie, jedynie przychodziła piosenka na myśl, elektryczny gitar, co ja robię tu? Przesympatycznego pastora Dawida Banacha zadziwiło przede wszystkim to, że dołączył do grona osób, które, jak sam mówi, są marką samą w sobie. Ucieszyła mnie obecność wśród takiego zacnego grona i też obecność pana profesora, z którym też miałem przyjemność chwilę wcześniej rozmawiać właśnie o Kościele, o reformacji i innych związanych akurat z moim konkretnym wyznaniem luterańskim rzeczach. W Suwałkach na Suwalszczyźnie znalazłem swój dom. Jestem Mazurem z pochodzenia, autochtonem mazurskim, który tutaj przybył 8 lat temu na 2-miesięczne zastępstwo. Trafiłem do miejsca, gdzie poznałem fantastycznych ludzi i się okazało, że z tymi ludźmi naprawdę można osiągać bardzo wiele. Chociaż mam nieliczną parafię, bo w 5 powiatach liczę na 100 wiernych, niecałe, to jednak znaleźliśmy bardzo szerokie grono przyjaciół, którzy wspomagają nasze różne pomysły kulturalne. To, co udało się zrobić, to już
wieloletni cykl koncertów Wielobarwne Suwałki. Teraz również tych koncertów zbieramy na organy, a w przyszłym roku planuję, by stworzyć tutaj na Suwalszczyźnie Suwałki Bach Festival. Muzyka łączy wyznawców różnych religii, niezależnie od wyznania. Dzięki muzyce, jak powiedział nasz rozmówca, możemy poznawać siebie nawzajem, zbliżać się do siebie. Kolejną nagrodą za aktywną działalność kulturalną, integrację pokoleń między innymi na rzecz seniorów, otrzymało Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Kulturalnej Nie po Drodze. Organizacja w naszym mieście rozpoznawalna jest przede wszystkim dzięki teatrakcjom. Odbierający statuetkę Krzysztof Rudowicz zadeklarował jeszcze większe zaangażowanie w działalność społeczną niż dotychczas. W tym roku złożono więcej niż zwykle wniosków o przyznanie statuetki. Było ich aż 38. Zwycięzców wyłoniła kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji. Kapitule przewodniczył Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.